Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć czołem, boom, headshot ku psztalem ze zmoczonym szalem. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Horrorka we wtorka. Niestety dzisiaj wyjątkowo kraj ofiry nie będzie ze względu na to, iż napotkałem na straszne. Rozumiem wasz smutek. Mnie też to zaskoczyło. Problemy techniczne. Po prostu gdy odpalam grę, pojawia się inny obraz. Wszystko rozmite. Ale póki co, jak sami słyszycie, chore dźwięki chyba nam to wynagrodzą. A skąd te chore dźwięki? Z polecanej przez was gry Baby Blues. Nie mylić z polskim filmem. Rozpoczynamy. Zabawa, ale jak słyszymy w tle, kurwa, będzie nieźle. New game. O co dokładnie chodzi? Kim będziemy? Co musimy zrobić? Wiem niewiele, nie chcąc psuć sobie niespodzianki. Pora ponownie zaskoczyć swój odbyt, jak on to lubi, gdy się z gównem czubi. Okej. Okay. Dziecko za plecami dodaje klimatu. Baby Blues. Ah, Jezu. Gówno w nerwach, w rytmie bluesa. Mroku pokusa. Znów jesteśmy kamerą na wrotkach. A nie, może jesteśmy po prostu dzieckiem, chcącym odnaleźć 9 misiaczków. A jak wezmę swoje z łóżeczka mojej córeczki, to się zaliczy. Czy muszę eksplorować? Zabawki, wszystko takie niewinne, malutkie. O, pikowanie jest, kurde, mol, poważna sprawa. Gdzie mogą być ukryte misiaczki? Misiaczka nigdzie nie widzę. Dobra. Zakrwawiona mała rączka. Oj, kochani, coś mi się już wydaje na dzień dobry, że to było kolejne zajebiste polecenie z waszej strony. Ja pierdolę. Zaś manekiny po prostu. Chyba sobie twórcy wzięli do serca moje apele. Twórcy oglądają horrorki Roya. What the f... FM płacze? No tak, przecież dziecko nie ma latarki. Łazienka. Czy tu będzie misiaczek? Misiaczek w kiblu? Wziąłem kluczyk do pokoju mamy. Jaki mroczny kupsztal! Ja nie chcę iść przez ten mrok. To ja. Was tym straszył. Nie, tylko nie teraz, Skype, błagam, no. Nie w tym momencie. Gdzie ja w ogóle jestem? Tylko tu jest tak podle ciemno. Dobra, living room.
Rozumiem, że magia rozpęta się, gdy znajdę misiaczka, chociaż jednego. Widzę, że odnalezienie takowego graniczy na razie z cudem. Kitchen? It's a fucking kitchen? Okej. Nie, nie ma w szafeczce? Nikt nas nie goni? Nie no, ale jak gramy dzieckiem, to może nie będzie tragedii. Ja pierdolę. Za ciemno, to naprawdę przydałaby się latarka. Może misiu w śmieciach mama wywaliła. Nie. Byłem niegrzeczny. O, czekaj. Misiu jednak był w śmieciach. Okej. Widzę jakieś drzwi, tu coś jest. Okej. Przynajmniej jest jaśniej. Coś chorego się napisze, czy nie? Nic z tych rzeczy, Rojo. Nic z tych rzeczy. Ja pier... Jest Eddie. Drugi. Tu coś leży. Wygląda jak klucz, nie sądzicie? Czy to jest kluczem? Tak, tak, tak. Chcę washroom key bardzo. We are near. We. Happy wheels. Not this time. Tutaj się nie śmiejemy. Tutaj sramy. Jaj, ludzie. Nie, naprawdę można się zesrać. Standard zresztą. Washroom. Nie widzę misia. Trzeci teddy bear. Wcale nie jestem szczęśliwy, że go zebrałem. Jest. Co tu robi wózek inwalidzki? Pierdolę. Kurwa. Dawno nie byłem tak posrany. Będę szedł tyłem, żebyście mieli trochę światła. Jak się zablokuje... Ktoś idzie, czy co się dzieje? Aha, dobra. Media room. Jaka schiza, fucking hell! Kto zrobił co konikowi? Nie, kolejny misiu! Ja pierdolę. Kolejny fucking misiu. Fucking teddy bear. Te dibery powinny właśnie pomagać w strachu, odprowadzać złe emocje podczas, nie wiem, koszmarów, albo tato, coś jest w szafie, o matko, to kochanek matki! I see your fucking face.
Azjaci oszaleli, kurwa, są wszędzie. No, dobra, tu byliśmy. Teddy Bear tu był. Skąd ja mam wiedzieć, że Teddy Bear tu był? 5/9, no pięknie. Nie mogę dłużej pobłądzić, coś w tym stylu. Dobra, idziemy tam. Spokojnie. Dobra, spoko, to był kibel, czyli washroom na logikę powinien być gdzieś niedaleko. Tam, no, tak. Nie, Teddy nie, nigdzie tu? Uhu. Fuck. Ślicznie jasno tutaj, och. Z bedroom. Zaś te... Aha, to się otwiera tutaj, dobra. I złowrogo on automatycznie zamyka, ekstra. Aha. Tu powinien być Teddy Bear gdzieś, no. Where's my mommy? What? Nie widzę tu Teddy'ego. Absolutnie nigdzie nie ma Teddy'ego. Nie wiem, to kot czy dziecko? Misiak musi po prostu gdzieś tu leżeć i nie ma bata. Bez misia nie wychodzę z tego. Nie wychodzę bez misia. Nie ma opcji. No nie ma skubańca. Nie widzę go. Tylko te śmierdzące... No nie, no to powinien być misiak, no. Na chłopski rozum, przecież zdobyłem kluczyk. Czy to tylko taka podpuszka, ponadprogramówka bezczelna. Dobra, nie ma misia. Wyniuchałem wszystko, co się dało. Przynajmniej na tyle, na ile pozwoliła mi perspektywa berbecia. Ten manekin stał gdzieś indziej. Jestem przekonany. Może on zasłaniał misia? Może w sobie ma misia? You fucking... Nie. To byłoby zbyt proste. Dobra, wracamy do tych pieprzonych ciemności. Bo rozumiem, że... Tutaj misiaki zostały... Nie no, tu misiaka nie było. Get the fuck. Nie ma tu żadnego znaczenia. No dobra, tu nie było misiaka, także tu se nie zrobimy. Ale skoro włącznik był tu, to może i włącznik jest w przypadku innych pomieszczeń. Spoko, ale są lampki, nie? Nie można włączyć lampek? Nie no, niby jakieś światło tam z góry jest, ale co ono nam daje?
serce rany manekinie. Ciśniemy znów ciemność. Tu nie było nic, dobra. Fucking ugly living fucking room. Blech. No dobra, może da się ten cały wózek jakoś obrócić, przenieść, nie? Coś takiego, nie? Okej. Czyli przenosimy podstawowe elementy. Przynajmniej jakoś tam popychamy, cholera jasna. Dobra. Tu nam to nic nie da, tam byliśmy. Tu były te śmieci, tam było nie wiadomo w sumie co. Weź tu teraz, szukaj tego kluczyka 5 godzin w tych ciemnościach. Bez zapalnika, bez latareczki, ma jej w dupie nawet zabawkowej rodzice. Chamy nie kupiły w Fisher Price'a, kurwa. Przesuwanie obiektów raczej mi tutaj za dużo. Nie da. Kluczyk chamsko wzięty, tak czy inaczej. Dobrze. Ale skoro przez przypadek odkryłem umiejętność przesuwania przedmiotów, może będzie to potrzebne. Jak się tam teraz dostać, kurde? Czy to tylko kwiatki jakieś paskudne? Kurde, bo nie widzę. Zaczęło się zajebiście. A teraz co? Dupsko. Dupsko, panie. Dupsko, panie, i nic. First, jasne. Domyślam się, kurwa. Ale takowych na razie nigdzie nie ma. A nie powiem, chcę odkryć tajemnice, chcę je znaleźć. Ale gra ewidentnie mi tego nie ułatwia. Royo, jesteś pieprzonym mistrzem wypełniania pustej przestrzeni w eterze. Zawsze coś wymyślisz.
se popierdolić w tyle, kiedy absolutnie nic nie dzieje się na ekranie. Kurwa mistrz. Dobra, ewidentnie, kurczę, potrzebujemy jeszcze jednego klucza, by otworzyć tamto pomieszczenie. A dlaczego nagle się zrobiło jasno, jak było ciemno? Dobra, nieważne, nie będę tego komentował. O! Dobra, mamy kolejny klucz. Jedyne zamknięte drzwi, jakie odnotowałem. Czego tam jest ciemno? Co to jest to białe tam? Pierdolę, nie wchodzę tam. Dobra, to krzesło zawsze wygląda, jakby ktoś tam był. Ale nieważne, srać to. Udało się. Kitchen. Co to za plamy? Przeraża mnie to kapanie. Błagam, ale zapalcie chociaż światła, no nie będę w takich ciemnościach tutaj grał. Fucking hell. Widzicie, Teddy pewnie ukryty z dupy w ciemnościach na zasadzie szukaj 5 godzin. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Już nie wiem. Barykadę, pamiętam, jak byłem mały z kolegami, jednego kolegi właśnie, nie wiem dlaczego jego rodzice nie mieli nic przeciwko, po prostu budowaliśmy barykady właśnie z mebli, ze wszystkiego, rzucaliśmy się z rajtasią jakimiś różnymi rzeczami. Jest i misiaczek. Który to już misiaczek? Nie zwróciłem kompletnie uwagi. Da się otworzyć? Nie da się. Dobra, no ale misiaczek zaliczony. Jakby nie było. Dobra, ale co znajduje się w dalszej części pokoju? Jest i kolejny misiu. Jakie 2 na 9? Jakie 2 na 9? Ja tych misiaczków, kurde, w cholerę ogarnąłem. A nie zaczynałem grać od nowa? No bez jajec. Ja pierd... What the fuck? Nie no, bez jaj. Kto to był? No, zaczyna być interesujące. Kto wchodzi do domu? Właśnie tu się dzieje, dobra, spinkalamy stąd. Coś idzie, ewidentnie idzie, ewidentnie idzie mnie wpierdolić, idzie. Dobrze idę, chyba dobrze idę. Nie, to był kibel. To był kibel. Ja pier... Nie chcesz do pokoju. Nie chcesz do pokoju. Nie chcesz do pokoju. Nie chcesz do pokoju.
do pokoju. Jesteś do pokoju. Chcę do pokoju. Chcę z twojego łóżeczka. Ale musiałam cię mieć miesiączko przecież. O kurwa. Gówniany lunapark. A co, te misiaczki się nie zaliczyły, czy coś? Nie rozumiem, od nowa mam je brać? Na tego manekina nie ma. Coś się spieprzyło. Dobrze, ale przynajmniej teraz trochę wiem, gdzie są. Znajdź mnie wszyscy, zrobimy sobie dłuższy kisiel, po prostu dłuższy kisiel. A tu wszystkie potwierane i tak były, klucze są ewidentnie pobrane. Zewsząd. To coś sobie, że ewidentnie ode mnie poszło. To był Tedosław? Czy nie było Tedosława? Jak nie było Tedosława? Boję się tam iść, kurwa. Ale to powinni spaczować to ewidentnie. I to szybko. Się w końcu nie zrobiło. Tylko syf tam byliśmy. Już w wielu miejscach byliśmy przecież, kurde, what the fuck. What the fuck. Jak to, dlaczego? Nie, dobra, kręcę się w kółko. Dobra, kochani, coś się musiało spieprzyć, bo mi ścięło, kurde, 9 misiaków i dlatego załączyło się, powiedzmy, już takie w sumie trochę outro, ale dobrze, no, może wam uda się odkryć tajemnicę. Póki co bawiliśmy się w grę Baby Blues wyjątkowo zamiast cotygodniowego Cryofear, jak tylko uda mi się go naprawić, kontynuujemy cykl, albo od jutra, albo od czwartku, na razie z Dead Space'em dajemy sobie siana. To nie jest gra pod horrorki, będziemy się bawić właśnie w takie jebacze, pod warunkiem, że po drodze nie będą one nam się po prostu psuć. Kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie, był Patryk Rojerewski, kolejne horrorki. Strzała, hejas.